Dominik Durniat dla MMA Rocks, a ze mną jest Sergio Moraes przed walką na UFC w Krakowie. Oj, Sergio, zacznijmy od tego, że jesteś po raz kolejny w Polsce. Co prawda pierwszy raz się będziesz bił, ale powiedz, czy cieszysz się z tego, że właśnie występujesz w Polsce? Você está novamente na Polônia, você está feliz que você voltou aqui e você vai lutar aqui na Polônia, em Cracóvia? Agora sou eu que estou lutando, né? Na verdade, já tive algumas vezes aqui dando seminário. E agora venho para provar, mostrar para a galera que funciona aquilo que eu ensinei. Tak, bardzo się cieszę, bo w końcu będę mógł pokazać na gali, będę mógł pokazać to, czego uczyłem na seminariach, które przeprowadziłem w Polsce. Dobrze, to twoim przeciwnikiem będzie Mikael Lebo, wcześniej to miał być Peter Sobota. Powiedz, czy ta zmiana przeciwnika odbiła się mocno na twoich przygotowaniach, to raz, a dwa, czy który z tych przeciwników twoim zdaniem był lepszy dla ciebie? A mudança de seu oponente influenciou de alguma maneira suas preparações, e se você pensa sobre quem foi o melhor para você? Na verdade, eu nunca escolho adversário, né? E na verdade eu não mudo muito, porque eu tenho que estar preocupado com o meu treino. Uhum. Até mesmo quem é do chão não vai querer fazer a luta do chão comigo, sabendo da minha qualidade técnica ali. São muitos poucos da categoria que vão se aventurar. Então é mais focar no meu treinamento, focar em estar bem comigo mesmo e chegar lá e fazer o meu melhor. Uhum. Nie zmieniałem za dużo w swoim przygotowaniu. Byłem totalnie poświęcony przygotowaniom i wątpię, żeby chciał ze mną mierzyć się w mojej płaszczyźnie, w której jestem najlepszy, czyli w parterze. Sergio wraca nigdy, po... Nigdy nie wybieram sobie przeciwników, dlatego to nie robi dla mnie żadnej różnicy. Eu falei. Żeby nie bił w tłumacza. Porque eu esqueci mais agora e depois lembrei. Sim, continuo. Kontynuujemy, jakieś prywatne sobie robicie przed kamerą. Dobrze, wracamy teraz. Sergio, ostatni raz, kiedy walczył w UFC, to było ponad 2 lata temu. Czy w jakikolwiek sposób na jego psychikę działa to, że wraca po tak długim czasie? Na przykład, czy jest właśnie bardzo głodny walki, czy z drugiej strony się trochę czeka na to, na tę kolejną walkę, czy może trochę się tak jest trochę niepewny, bo znowu wraca na taki grunt, na którym dawno nie był? A duas anos, depois... Depois sua última luta no UFC. E agora, como você se sente? Você está motivado para lutar? Ou você ainda não está tão confiante como você esteve antigamente? Na verdade, a parte mais difícil é o treinamento, né? Eu sofro por tudo no treinamento. E, lógico, eu estou com muita vontade de chegar lá e lutar e entrar lá de novo. Então, não tem motivação maior do que estar voltando aqui e estar lutando. Najcięższym procesem przygotowania są właśnie treningi. Dlatego sama walka to jest czysta przyjemność i jestem ogromnie zmotywowany, żeby wejść do klatki i walczyć. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego tematu Polski. Czy kiedy Sergio dowiedział się, że ta walka będzie w Polsce, to było tak, że właśnie, nie wiem, jakoś bardziej go to zmotywowało? Bo wiem, że ostatnie pobyty w Polsce mu się bardzo podobały. Czy to było tak, że kiedy usłyszał, że walka jest w Polsce, to stwierdził, że to tym mówił, że nie wybiera sobie przeciwników, ale że właśnie czy stwierdził, że to tym bardziej chętnie przyjadę? Quando você ouviu que sua luta será na Polônia, você gostou dessa ideia mais, que você vai voltar aqui para a Polônia e lutar aqui? Sim, eu gostei muito, mas... Aqui, o público aqui é muito carinhoso comigo. Eu já estive aqui, foram 2 ou 3 vezes dando seminário, sempre fui bem recepcionado, incrível. A galera tem um calor humano muito bom. E é sempre bom poder comer um pouco de kebab. Tak, bardzo się ucieszyłem, bo byłem tutaj 2 albo 3 razy i zawsze byłem świetnie przyjęty. Wszyscy są bardzo, bardzo zawsze wszyscy dla mnie mili i cieszę się, że mogę przyjechać i zjeść jeszcze trochę kebabów. Kebaby nie tylko są w Polsce, ale się cieszę się, że tak to miło wspomina Polskę. Są sou polonezes, mas... Tem muito, tak, jest dużo. Ostatnia walka, którą wygrał Sergio, to oprócz tego, że oczywiście zupełnie zdominował przeciwnika, to zakończył po prostu
prostu przepięknym trójkątem, potem jeszcze dźwignią na rękę z tego trójkąta. Czy planuje właśnie teraz na tę walkę? Czy nie ma dla niego znaczenia, jak skończy, czy może ma jakiś przygotowany właśnie jakiś trik, jakąś specjalną zagrywkę pod swojego przeciwnika? Sua última luta foi muito emocionante e foi terminada na maneira perfeita, com a submissão, e foi ótimo. Se você tem alguma dica para você, ou algum plano para essa luta, para fazer alguma coisa extra, alguma coisa super para essa luta? Sempre tem, né? Sempre tem. Na verdade, meu treinador, o Dida, ele sempre bota os golpes especiais, né? As magias que ele fala. Quem sabe eu não solto uma magia lá em cima. Tak, moi trenerzy zawsze przygotowują mnie z tak zwanych magii. I tak, oczywiście będę próbował zastosować te magiczne uderzenia. A dziękuję bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że Sergio będzie tak samo uśmiechnięty po walce ze względu na to, że ją wygra, i oczywiście też mam nadzieję, że będzie w pięknym stylu zakończone. Muito obrigado pela essa entrevista e estamos esperando que você esteja com sorriso muito grande depois sua luta também e você vai voltar. Como que fala lá o... Dziękuję. Obrigado. O outro. Ja kocham cię. Ja kocham cię. Muito obrigado.